Cześć, witam w kolejnym podcaście SSD Sports Science Team. Dzisiaj ze mną są Oskar i Karol. Cześć chłopaki. Dzień Hej, dobry. Witajcie. I dzisiaj porozmawiamy o spalaczach tłuszczu, ale nie o konkretnych spalaczach tłuszczu, tylko o sensie stosowania spalaczów tłuszczu i o zrozumieniu działania suplementów wspomagających spalanie tkanki tłuszczowej. Suplementy wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej to zdecydowanie największa gałość suplementów w całej branży fitness. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że mało kto potrzebuje takiego wspomagania i w ogóle decydując się na tego typu środki, warto wiedzieć jak one działają no i w jaki sposób w ogóle mogą nam pomóc. Generalnie jeśli mówimy o suplementach wspom wspomagających spalanie tkanki tłuszczowej, no to musimy odnieść się do fundamentów, czyli do w jaki, to, do tego, w jaki sposób one mogą przyspieszyć tą spalę tkanki tłuszczowej. I tutaj nie ominiemy podstawowego pojęcia, jakim jest koncept bilansu energetycznego. A więc e, to, ile my będziemy spalać tkanki tłuszczowej, zależy przede wszystkim od głębokości deficytu energetycznego, w jakim się znajdujemy. A to, żeby znaleźć się, a żeby znaleźć się w deficycie, przepraszam, no to wiadomo, trzeba spożywać mniej energii niż tej energii się wydatkuje. W związku z tym, żeby jakikolwiek środek mógł przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, musi w jakiś sposób powodować zwiększanie tego deficytu energetycznego, w jakim się znajdujemy. Natomiast to, w jakim deficycie się znajdujemy, jak już wspominałem, zależy po pierwsze od tego, ile energii wydatkujemy, a po drugie, od tego, ile energii przyjmujemy. Logicznie więc każdy spalacz tłuszczu. Musi działać w jakiś sposób albo na ilość energii, którą wydatkujemy, oczywiście zwiększając to wydatkowanie energii, albo od drugiej strony musi w jakiś sposób zmniejszać ilość energii, którą my przyjmujemy. I w ten sposób tak naprawdę możemy w jakiś sposób usystematyzować te spalacze. W związku z tym możemy przejść do takiego podziału rodzajów spalaczy tłuszczu, właśnie ze względu na efekt, który wywierają. Karol, myślę, że tutaj możesz się na ten temat dość fajnie wypowiedzieć. Jasne, więc tak. Samo działanie spalaczy tłuszczu możemy podzielić tak naprawdę na takie trzy: lipolityczne, termogeniczne oraz hamujące łaknienie i absorpcję. Jeżeli chodzi o samo działanie lipolityczne, tutaj będziemy mieli na myśli nasilenie lipolizy, czyli po prostu mm, takiego procesu uwolnienia trójglicerydów z komórki tłuszczowej z adipocytów, następnie zamiana ich na wolne kwasy tłuszczowe. To działanie będzie się odnosić głównie, jeżeli mówimy o spalaczach tłuszczu, na skutek zwiększenia produkcji cyklicznego AMP, czy zwiększenia ekspresji enzymów, które będą warunkowały właśnie przemianę tych trójglicerydów na te wolne kwasy tłuszczowe, czyli takiego enzymu HSL. Dodatkowo dochodzi tutaj nasilenie lipolizy poprzez wpływ na receptory adrenergiczne, bo jak wiemy, ten proces, proces lipolizy, czyli właśnie tego uwolnienia tych trójglicerydów z adipocytów, będzie zachodził za sprawą stymulacji katecholaminami, czyli na przykład wykonując wysiłek. Wzrasta poziom katecholamin, one łączą się, aby po prostu one mogły dane działanie wywierać, no to muszą się połączyć ze swoim receptorem. Tutaj na myśli będziemy mieli receptory adrenergiczne. Myślę, że nie będziemy się skupiać na rodzajach tych receptorów. One również pewne różnice warunkują, ale to myślę, że to jest też temat, być może, na kolejny podcast. No, i ostatnim będzie zmniejszenie lipogenezy, jeżeli chodzi o to działanie lipolityczne. Teraz, zanim przejdę do kolejnego działania, to chciałbym też jakby nakreślić takie pewnego rodzaju nieporozumienia, bo no, mamy to działanie lipolityczne, czyli uwalniamy te trójglicerydy z tych naszych adipocytów za sprawą tego działania. Tylko, czy to jest równoznaczne z redukcją tkanki tłuszczowej, no bo. Na tym, na tym nam właśnie zależy, i bardzo często też te spalacze tłuszczowe tak e, dość mocno działają na wyobraźnię wielu ludzi, dlatego też są tak chętnie kupowane. No bo słyszymy spalanie tłuszczu, no to weźmiemy ten spalacz, zachodzi lipoliza i co? Czy ten tłuszcz od razu znika? Czy może jednak, może jednak nie działa to tak dobrze? Nie, jakie Wy macie zdanie na bo ten tu, temat? Tutaj tak naprawdę wychodzi postrzeganie spalaczy tłuszczu przez większość społeczeństwa jako magicznej pigułki, która w jakiś sposób, nikt, nikt nie dochodzi do jak, jaki to jest konkretny sposób, ale w jakiś sposób zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej. I przez to właśnie, no właśnie nikogo właśnie nie interesuje, ten jak nie jestem... tutaj obalić. Tak. Bo, no... Na pewno każdy się spotkał choćby na jakiejś grupie z pytaniem jaki polecicie spalacz na redukcję tkanki tłuszczowej no, no, i, i tak, tak naprawdę na zaczyna się wymienianie jakichś różnych środków na zasadzie, ja używałem i na mnie działało, albo używałem na swoich klientach i na nich działało. Ale uwierzcie, że gdybyście zapytali 99,9% tych osób, które się wypowiadają na temat spalaczy w tłuszczu, w jaki konkretnie sposób ten spalacz zadziałał i za pomocą jakiego mechanizmu wywarł efekt, albo co w tym spalaczu jest lepszego od jakiegoś podstawowego spalacza, od jakiejś podstawowej substancji, którą może być na przykład kofeina, to takie osoby by Wam nie potrafiły powiedzieć dokładnie, o co tutaj chodzi, no bo tak naprawdę one to rozpatrują tak bardzo, bardzo krótkowzrocznie. I idealnym właśnie przykładem może być ta grupa spalaczy, którą na początku tutaj omówił Karol, czyli spalaczy politycznych. One rzeczywiście mogą doprowadzić, zwiększyć lipolizę, czyli uwolnienie tych kwasów tłuszczowych i tutaj już Wiele, wielu specjalistów w cudzysłowie e, tak naprawdę łapie się na to, że to jest dobry spalacz tłuszczu, bo on zwiększa lipolizę, czyli proces, no, tak jakby można powiedzieć w cudzysłowie, rozpadu tkanki tłuszczowej, e, sądząc, że to jest dobry środek, natomiast no, większość osób zapomina o tym, że uwolnione kwasy tłuszczowe mogą ulec tak zwanej redystrybucji czy też rejestryfikacji, a więc z powrotu do tej tkanki tłuszczowej i uzupełnienia z powrotem tej komórki tłuszczowej, jeśli one nie zostaną wykorzystane energetycznie. A łącząc to z praktykami, które bardzo często są podejmowane przez amatorów sportów sylwetkowych, czy po prostu amatorów prowadzących redukcję, no... Niestety, niestety, niestety doprowadza do tego, że takie spalacze i nawet taki nasilony proces lipolizy w żadnym stopniu nie ułatwia, nie przyspiesza tego spalania tkanki. Tu, nie wiem, czy tu macie podobne, nie, podobne wrażenia. Dokładnie, no to jest trochę takie m, branie takiego wycinka biochemii żeby gdzieś tam potwierdzić jakąś tezę, ale no, musimy zwrócić uwagę, że te wszystkie procesy w naszym organizmie, no one zachodzą cały czas, nieprzerwalnie i to, że my nasilimy lipolizę w danym momencie, to nie ma znaczenia, jeżeli tak naprawdę dostępność energii przewyższa nasze zapotrzebowanie energetyczne. Więc tak czy siak my ostatecznie ten cały bilans netto energii będzie, będzie wyższy i my po prostu... Więcej tego tłuszczu będziemy składować, aniżeli, aniżeli po prostu doprowadzimy do jego utraty. Z tego co nawet pamiętam, jeśli gdzieś uwolnimy właśnie te e, z, m, kwasy tłuszczowe, tak z komórki, trójglicerydy, dowolnych kwasów tłuszczowych, a nie zostaną one wykorzystane właśnie e, ze względu na deficyt kaloryczny, to potrafią się nawet odłożyć w innym miejscu. Które będzie na przykład bardziej oporne w porównaniu do tego miejsca, z którego zostało uwolnione. Też kiedyś ten temat gdzieś tam mi się objął. Nie wiem, czy Lyle McDonald nawet o tym gdzieś nie pisał. Tak, bo tutaj warto i Rzeczywiście tak, bo tutaj warto wspomnieć, że właśnie ta oporna tkanka tłuszczowa, o której powiedział Oskar, jest bardziej wrażliwa na insulinę, tak, bardziej więc hormon na Tak, transportujący y, energię, więc jak najbardziej. Natomiast mimo wszystko literatura sugeruje, że zazwyczaj reestryfikacja odbywa się z powrotem do tych obszarów tkanki tłuszczowej, z której kwas tłuszczowy został uwolniony. Zazwyczaj. Także mówię, tutaj mogą być pewne wyjątki, Natomiast, no, w większej, większy, większej ilości przypadków, raczej po prostu te kwasy tłuszczowe wrócą stamtąd, skąd zostały uwolnione. Także, także. No, na nic się to wszystko zda. Oczywiście te spalacze polityczne nie są zupełnie bezużyteczne. Jeśli ktoś już coś takiego ma, no to, no to niekoniecznie polecam wyrzucać to do kosza, bo one mogą się przydać w pewnych bardziej takich, powiedziałbym, ekstremalnych czy też specyficznych sytuacjach, specyficznych protokołach. Natomiast to już jest tak naprawdę redukcja dla osób bardziej zaawansowanych, dla osób, które już chcą kierunkować to spalanie tkanki tłuszczowej, czyli Raczej noteli polityki dla osób, które po prostu chcą zrzucić trochę tłuszczu, które chcą trochę schudnąć, ale nie, nie, w żaden sposób nie przygotowują się do zawodów, do sesji zdjęciowych, nie, nie walczą o taką ekstremalnie niską tkankę tłuszczową, no, nie, mają, nie mają tutaj większego zastosowania. Myślę, że, że chyba tak ten temat możemy zamknąć, może macie jeszcze coś do dodania. Myślę, że wszystko. Myślę, objęcie. że możemy już przejść do tego kolejnego mechanizmu, czyli, tak, czyli działania do... termogenicznego. Dokładnie, czyli spalacze termogeniczne, a w zasadzie mechanizm właśnie działania termogeniczny, bo tutaj często spalacze łączą w sobie kilka funkcji. Tak jak Karol na początku wspomniał, no, większość spalaczy. Takich popularnych będzie choćby zwiększało to stężenie katecholamin, czyli adrenaliny i noradrenaliny, co już tak naprawdę czyni z nich lipolityki. No bo zwiększony poziom katecholamin równa się zwiększona lipoliza w komórkach tłuszczowych. Natomiast działanie termogeniczne wydaje się być chyba najbardziej istotne z punktu widzenia Mechanizmów wszystkich dotyczących spalaczy tłuszczu. Dlatego, że działanie termogeniczne, jak sama nazwa sugeruje, zwiększa wydatkowanie skutek termogenezy, zarówno tej wysiłkowej, jak i spoczynkowej. A więc, tak naprawdę, działanie termogeniczne tyczy się większości składowych metabolizmu, a więc zarówno EAT, jak i NEAT, jak i BMR. Bo możemy zarówno dzięki takiemu termogenikowi zwiększyć wydatkowanie energii wskutek planowanej aktywności fizycznej, nieplanowanej aktywności fizycznej, jak i nawet poprzez naszą spoczynkową przemianę materii, czyli w jakiś sposób ją troszeczkę przyspieszyć. Także tutaj, tutaj jest o tyle to działanie takie wielowektorowe, że właśnie oddziałuje praktycznie na każdą składową, a dodatkowo takie działanie termogeniczne może przepraszam, zwiększać wydatkowanie tego poziomu energii, mówiąc już tak bardziej konkretnie poprzez. Na przykład hamowanie zmęczenia, tak jak w przypadku kofeiny, która łącząc się z receptorami adenozyny, będzie blokowała dostęp tej adenozyny i hamowała możliwość odczuwania zmęczenia przez, przez organizm. Może wpływać także na pobudzanie układu nerwowego, a więc też zwiększenie przez to na przykład intensywności ćwiczeń, czy całkowitej ilości podejmowanego wysiłku fizycznego. Może tutaj dochodzić do zwiększenia wydatkowania energii poprzez rozprodukcji ciepła, także też związane ze spoczynkową przemianą materii, czy może dochodzić do zwiększenia wydatkowania poprzez e, zwiększanie produkcji substancji e, wydzielanych endogennie, czyli wewnątrz organizmu, na przykład pewnych enzymów. I to tak naprawdę jest bardzo, bardzo szerokie spektrum działania spalaczy termogenicznych. Oczywiście najważniejszymi aspektami będzie to zwiększanie wydatkowania energii w ramach NEAT i EAT, czyli tej powiedzmy nieplanowanej i planowanej aktywności fizycznej. I tutaj i, i tu tak naprawdę trzeba dopowiedzieć, że większość tych popularnych spalaczy to jest właśnie przede wszystkim działanie termogeniczne, i to działanie termogeniczne stanowi większość efektu przyspieszającego realnie. Spalanie tkanki tłuszczowej. Także sprawa wydaje się prosta. Dzięki temu, że spożywa, spożyjemy taki środek o działaniu termogenicznym, zwiększamy wydatkowanie, dzięki czemu pogłębiamy nasz deficyt energetyczny. No i to oznacza nieco szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Chłopaki, coś chcecie dodać? Myślę, że nie. Kopaina jest tutaj w ogóle takim książkowym wręcz spalaczem, a rzadko też jest postrzegana jako spalacz. Bardziej zazwyczaj się mówi o niej jako taki typowy suplement przedtreningowy, a jednak ta rola w procesie redukcji tkanki tłuszczowej, no według mnie jest jednym z najlepszych. Suplementów, no, jaki możemy tak naprawdę zastosować na redukcji. Bo tak naprawdę no, kofeina łączy wszystkie trzy mechanizmy działania spalaczy tłuszczu, czyli lipolityczny, termogeniczny, no i ten trzeci, którego jeszcze nie umówiliśmy, czyli mechanizm dotyczący hamowania, łaknienia i absorpcji, czyli jakby działanie tego spalacza od drugiej strony, nie tyle zwiększania wydatkowania, co zmniejszania ilości przyjmowania energii. Może tutaj Oskar coś by chciał na ten temat dopowiedzieć. To jeśli chodzi właśnie o takie działanie kofeiny pod kątem obniżania spożycia energii, wynika właśnie głównie z tego, że jej działanie obniżało po prostu łaknienie, co przekładało się na dobowe mniejsze spożycie kilokalorii, ze względu właśnie na to, że, no, tak jak powiedziałem, mniejsze łaknienie, mniejsze spożycie kilokalorii. Tutaj ciekawym jeszcze aspektem dotyczącym substancji, yy, i to nie tyle typowo, co spalać, yy, dotyczące właśnie obniżenia łaknienia, miały wpływ yy, słodziki. Nie wiem, czy też się ze mną zgadzacie, ale pod kątem właśnie spożycia substancji słodzonych słodzikiem, badania potrafiły właśnie wykazać, że dobowe spożycie kalorii wynikało było mniejsze nie tyle właśnie z tego, że nie dostarczyliśmy energii, to oczywiście było podstawą tego, ale też właśnie takie spożycie rzeczy z substancją słodzącą zmniejszało ogólnie też apetyt, więc to jest też ciekawe zastosowanie słodzika. Wiadomo, że Należy go spożywać do tej takiej zdrowej granicy, ale tutaj, jeśli ktoś właśnie mówi, że, że słodziki takie ble i tak dalej, no to tak naprawdę są one też bardzo dobrym elementem, który może wspomóc utratę masy mięśniowej. No i też jako element takiego który będzie takim... jednym z podstawowych właśnie jeśli chodzi o obniżanie łaknienia to są metody żywienia, które e, gdzieś tam zmniejszają właśnie to uczucie łaknienia, zwiększają sytość no i tutaj możemy właśnie Przytoczyć mindful eating, czyli właśnie skupianie się na jedzeniu, takie uważne jedzenie, które właśnie zwiększało produkcję leptyny, mocniej obniżało grelinę, jeśli jedliśmy posiłek w. Skupieniu. Dodatkowo taki posiłek jedząc, jedzony wedle zasad Mindful Eatingu y, mm, powodował wyższą sytość i też dłuższą, więc jak widać takim też spalacem, spalaczem może być samo uważne jedzenie, y, do tego posiłki oczywiście zasobne w, y, w płonnik, czyli y, gdzieś tam zawsze porcja owoców warzyw do posiłku. Też dodatek tłuszczu do posiłku potrafi wydłużać właśnie trawienie, co przekłada się na dłuższą sytość, dlatego nawet jeśli w naszej diecie dominują węglowodany, no to warto w tym każdym posiłku gdzieś zastosować chociaż te 10 gramów tłuszczu, jeśli zależy nam na dłuższej sytości. Nie wiem, czy, są jeszcze, czy jeszcze poruszyć właśnie takie produkty typu konżak, co są zero kalorii i tak dalej. To już myślę, że jest taki, napra taka naprawdę ciekawostka, gdzie z, y, dla już naprawdę osób myślę redukujących na zawody, że mamy dostęp do produktów, y, które są wykonane z błonnika i mogą stanowić fajny element podbijający y, objętość posiłku. Nie wiem, czy coś jeszcze byście chcieli, abym dodał. Tutaj, ja tak bym do... się zapytał, hmm. co w ogóle sądzicie o tym konżaku. tak ee, subiektywnie, jeżeli chodzi o smak i tak dalej, bo no. według mnie on śmierdzi rybą jak się go otwiera, no, ja sam bardzo nie przepadam. On, on pod tym kątem dobrze przyjmuje to, w czym został przyprawiony, ale będąc szczerym, czy ja sam bym chciał to używać, bym musiał chyba serio naprawdę robić taką redukcję, redukcję, gdzie już naprawdę jest taka żyła, żeby to zjeść złość. Tam już wszystko smakuje dobrze. Możesz dokładnie, jeść kalafiora dokładnie. suchego i też będzie. No ja, ja, ja się pozwolę, ja tutaj sobie pozwolę się nie zgodzić. Akurat stosowałem konczaka i w moim odczuciu był jak najbardziej do zjedzenia, nawet powiem szczerze, że jak się go fajnie przyprawiło, to mi bardzo no właśnie o to jak chodzi. makaron że to bardzo, ryżowy, że bardzo ważne jest przyprawienie go, co nie? no dokładnie I, ale jak jest, jak jest smak tak tego, jak gdzieś go się... wkomponujemy w jakieś mięso warzywa i tak dalej to jest dosłownie Podobny smak jakbyśmy jedli makaron ryżowy. Ja szczerze nie widziałem jakiejś większej różnicy, więc na redukcji takiej ekstremalnej, no to już w ogóle yy, nam smakuje, Ważne, i może można to traktować jako rarytacz. tak to ci smakowało na surplusie, powiedzmy, czy tak samo byś uważał, że smakuje jak makaron Nadal wydaje mi się, że gdyby to wkomponować właśnie w fajną potrawę, to jak najbardziej jest to do zjedzenia i nawet, nawet mogłoby to smakować, e, a jednak rzeczywiście daje bardzo duże takie mechaniczne, przede wszystkim obci obciążenie żołądka, więc jeśli ktoś stara się gdzieś tam wyredukować do zawodów, ta redukcja już jest troszeczkę bardziej, tak powiem, zawodowa, no zdecydowanie poleciłbym sobie spróbować tego konjaka, no bo tak, naprawdę bo może ograniczyć. No tak, na część żołądka, nie? Będzie wysyłało już sygnał o sygnał No do, 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 dokładnie, no to mniej więcej muszę powiedzieć, że to trochę działa jak galaretki zero, które z Oscarem ostatnio zaczęliśmy zajadać i no to też jest takie tak naprawdę obciążenie mechaniczne żołądka i, nie, i zamiast jeść na deser po y, posiłku takim regularnym jakieś dodatkowe ciaska, y, czy coś co ma więcej kalorii, no to jemy sobie galaretkę z truskawkami, która prawie jest zero no i dzięki temu zmniejszamy swoje spożycie kalorii, dzięki czemu też po, później możemy utrzymać większy deficyt. Tak, no łatwiej jest utrzymać ten głębszy deficyt, Także no w jakiś sposób można powiedzieć, że to jest działanie nieco imitujące taki spalacz, ten jeden z mechanizmów spalaczy tłuszczu. Ja tutaj dodam jeszcze, jeśli chodzi o tą trzecią kategorię mechanizmów, czyli hamowanie i absorpcji. Warto dodać coś o tym, o tym hamowaniu absorpcji, czyli również możemy skorzystać ze spalaczy, z takich substancji, które w jakiś sposób ograniczają wchłanianie danych makroskładników. No przykład może e, służyć ekstrakt z białej fasoli, e, która będzie za, zaburzała działanie enzymu rozkładającego e, węglowodany. No, i dzięki temu spożywając węglowodany, mówi się, że tam około 30% procent mniej tych węglowodanów będziemy absorbować, czyli to z mniejszej chyba ilości węglowodanów. Głównie węglowodanów złożonych, prawda? Tak, tak, dokładnie. Dotyczy cukrów, to, to dotyczy tylko i wyłącznie węglowodanów złożonych, więc no, ale zawsze to jest. To jest jakiś, jakiś tam procent kolejny do tego, że jedząc więcej możemy przyswoić mniej, czyli tej energii dostarczamy finalnie mniej. Więc, więc jest to działanie godne na pewno zainteresowania. A poza tym taka dość szeroka. W zasadzie chyba najszersza praca z 2020 roku, którą szerzej przedstawiałem w szkoleniu, dokładnie mówiąc w e-booku Redukcji 3.0, przejrzała tak naprawdę wszystkie te suplementy, które działają no, na jakimkolwiek z wcześniej wymienionych mechanizmów, czyli takich spalaczy tłuszczu. I tam się właśnie też ta, ten wyciąg z Białej Fasoli znalazł i z tego co pamiętam, a nawet jestem chyba pewny, ma rekomendacje od naukowców A, czyli jest przydzielony do takiej grupy, który naprawdę ma dobrą literaturę i na pewno działa. Także no jak widać... O, chyba takie... nawet z tego przeglądu miał największą literaturę, jeżeli dobrze sobie przypominam. Chyba, tak jak mi chy... się wydaje, że z wszystkich substancji, które były tam. Jedną, jedną, jedną z większych to na, na pewno, pewno jedną z lepszych. Tak, tak, na pewno jedną z lepszych, także jak widzicie. Ale warto też zwrócić uwagę, że część tych substancji może działać e, w, ze wzajemną synergią, czyli gdzieś połączenie tak, już tak. kilku tych substancji, tak jak wspominaliśmy, tej kofeiny, wyciąg z fasoli, też e, zielona herbata e, może być skuteczna w hamowaniu tego łaknienia. Choć te dowody wiadomo, że są takie dość mocno umiarkowane. No ale gdzieś jak połączymy te wszystkie substancje, to gdzieś tam ten 1, 2, 3% zawsze, zawsze może być. No, w tej, tej pracy generalnie przejrzano bodajże ponad 300 prac naukowych i wyodrębniono 21 najskuteczniejszych, najbardziej, może nie tyle najskuteczniejszych, to najbardziej popularnych spalaczy tłuszczu. No i właśnie zrobiono taki fajny, całkowity przegląd, gdzie wyodrębniono zarówno dawkowanie odpowiednie, dokładny mechanizm działania. Moc dowodów naukowych. właśnie znalazłem tą pracę. Tak, tak, tak. Moc dowodów naukowych, efekty uboczne i rekomendacje w takiej skali A, B lub C. Ja w e-booku do szkolenia redukcja 3.0, ten e-book można też kupić osobno na gehenizer.pl. Zrobiłem, e, zrobiłem całe takie tabele z, z właśnie tymi, tymi suplementami, gdzie jest wszystko to opisane. Także jak ktoś jest ciekawy, to, to zapraszam. I, I nawet co ciekawe, na końcu tej pracy naukowej autorzy. Dali taki swój przepis autorski na spalacz tłuszczu, który byłby taki science-based i mógłby pomóc. Ja się tak nie do końca z nim zgadzam w 100%. Ale też, też to jest ciekawe i też warto sobie to zobaczyć. Także. Albo, albo jeśli komuś się chce no to, no to znaleźć sobie może tą pracę naukową pewnie gdzieś tam ją podlinkujemy do podcastu albo jak ktoś chce dostać ja e, mogę dopowiedzieć, na tacy, że to, ten przepis e wygląda mniej więcej tak kofeina 300 mg dziennie plus CGA niestety nie wiem co to jest CGA może wy wiecie co co to jest za skrót e, zielona herbata 460 mg na dzień tutaj pewnie będzie chodziło o tą zawartość polifenoli wyciąg z fasoli 3 g dziennie Yy, ala 690 mg, kapsa kapsacynoidy 10 mg na dzień, CLA 4 g na dzień, resveratrol 200 mg i l karnityna 2 g na dzień. No, wiadomo, że możemy gdzieś tam się nie zgadzać do końca z pewnymi substancjami, ale, no ale tak sugerują tutaj akurat naukowcy, autorzy tej pracy, ale no ja gdzieś tam bym był sceptyczny co do tych yy, niektórych substancji. Okej, okay, podsumowując... Spalacze tłuszczu to są substancje, które mają jedynie wspomóc utratę tej tkanki zapasowej, czyli nieco przyspieszyć albo ułatwić nam spalanie tłuszczu. Natomiast warto być świadomym konsumentem i dokładnie wiedzieć, na jakiej zasadzie one działają. I tutaj możemy tak naprawdę wyodrębnić te trzy główne mechanizmy, czyli te spalacze tłuszczu zawsze będą prowadziły do zwiększenia lub ułatwienia utrzymywania deficytu energetycznego, albo poprzez działanie działanie termogeniczne, czyli poprzez zwiększenie wydatkowania energii i w ten sposób pogłębianie lub utrzymania deficytu, albo hamując łaknienie i absorpcję, czyli od drugiej strony przez zmniejszenie ilości spożywanej energii, Albo możemy też wyróżnić taką trzecią grupę opcjonalną, która może dać warunkowe benefity, czyli e, działanie lipolityczne, nasilające lipolizę, które tak naprawdę bardziej przydaje się w jakichś zaawansowanych protokołach redukcyjnych, np. przy kierunkowaniu spalania tkanki tłuszczowej. Chłopaki, chcecie coś dodać na koniec? Najważniejszy jest deficyt. <noise> I myślę, że to jest co powinniśmy podsumować. Tak, czyli w zasadzie wszystko kręci się tak wokół deficytu i, tak, i to właśnie tak. deficyt jest tym czynnikiem, który będzie, e, będzie przede wszystkim determinował ilość spalania tkanki tłuszczowej. No, teoretycznie można by tutaj dywagować, że e, no, całkowita ilość energii, którą organizm się, że tak powiem, pozbywa wydatkując, e, może jeszcze rozróżnić na to, ile tej energii będzie z tkank, pochodziło z tkanki tłuszczowej lub z tkanki beztłuszczowej, no, ale raczej te legalne spalacze nie mają e, takich możliwości, żeby e, jakoś istotnie wpływać na P-ratio, e, czyli zmieniać ten stosunek e, ilości energii, która, którą sobie organizm pobiera. Na wydatkowanie z tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej. W związku z tym ten deficyt stanowi trzon, no i wszelkie spalacze, które mają działać, muszą w jakiś sposób spowodować, że albo nam łatwiej będzie utrzymać ten deficyt, albo ten deficyt będziemy pogłębiać. No i myślę, że zawsze zanim sięgniecie po taki spalacz, no to warto być tym świadomym konsumentem i zastanowić się na chwilę, czy na pewno ten spalacz nam pomoże, w jaki sposób nam może pomóc. No, i jednocześnie zestawić to z nakładami finansowymi, które musimy na niego poświęcić. A wa warto tutaj dodać, że wszystkie te trzy główne funkcje, o których powiedzieliśmy, spełnia na przykład kofeina, która jest substancją niezwykle tanią, a jednocześnie, jak pokazuje literatura naukowa, niezwykle skuteczna. I do tego możemy ją dostarczyć ze zdrowej kawy. No Dokładnie, dokładnie. czyli dwa, dwa jeszcze w na koniec myślę, że można yy, zaznaczyć, że jeżeli już się zdecydujemy. Na kupowanie tych spalaczy, to warto no, jednak bazować na zaufanych firmach suplementacyjnych, bo no, trzeba mieć na uwadze, że szczególnie właśnie spalacze mogą być tymi suplementami, które są zanieczyszczone. Więc ja bym podchodził sceptycznie do suplementów o, o bardzo dziwnych nazwach czyli, wiecie, typu ultimate monster fat burner i tego typu produkty gdzieś spod podlady raczej tego, tak, że, tego typu i, rzeczy bym unikał i, i mieszanych takich naprawdę mocnych, w których nawet dokładnie nie wiemy co jest, bo jest na przykład nie wiem, patentowany jakiś e, jak, jakaś mieszanka patentowana, której skład nie jest ukazany do końca, nie? No dokładnie, nawet sama johimbina gdzieś może czasem kogoś wyrzucić z butów. Więc też warto uważać nawet przed Rozpoczynajem suplementacją. No i tu też trzeba pamiętać, że jakiś suplement, nawet jeśli nam mocno zwiększy to wydatkowanie, skutek planowanej aktywności fizycznej no to może to się później w jakiś sposób kompensować na zmniejszaniu NEAT, na przykład w kolejnych dniach, tak? Więc jak będziemy nadużywać takich substancji stymulujących układ nerwowy, czy hamujących odczuwanie zmęczenia, to prędzej czy później organizm to sobie odbije, bo jakby wszystko zawsze się sprowadza do zera i kiedyś ten dług trzeba będzie spłacić, więc też nie należy tutaj przesadzać i upatrywać, że takie ciągłe zwiększanie Wydatkowania energii w jakimś bardzo, bardzo dużym stopniu, będzie tylko i wyłącznie korzystne i ono będzie jakimś świetną świetną drogą do zredukowania ilości tkanki tłuszczowej. tutaj jednak takim najbardziej, taką największą ostoją wydaje się, być, wydaje się być zwykłe nawyki, nawyki, które wprowadzamy w nasze życie i, i pewne wybory, których podejmujemy. Także. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Dzięki Oskar, dzięki Karol za nagrywkę. Znajdziecie Karola i Oskara na ich social mediach, czyli Karol.skotniczny bez polskich znaków i Oskar.Heimowski, też znaczy no tutaj polskich znaków nie ma, więc, więc po prostu Osk Hejmowski. mnie znajdziecie na Gains designer lub infografiki na designer. Dodatkowo jeśli Was interesują właśnie tematy związane z redukcją, może nieco szersze, może nieco bardziej. Zaawansowane, to zapraszam do nowego szkolenia. Redukcja 3.0 dostępnego na gitzirek.pl z kodem wiedza 10, macie jeszcze 10% rabatu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam i do następnego. Trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć, do usłyszenia.